16 kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Raków Częstochowa podejmuje koronę Kielce. Przywitanie trenerów obu zespołów przed meczem. No i możemy grać. 30 sekunda gry i Raków przejmuje piłkę na połowie korony. I Iwi Lopez do Berggrena ten strzela. I spokojnie interweniuje Xavier Dziekoński. Odpowiedź korony przychodzi jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa. Wrzutka, pięczka z rzutu rożnego i Otieno próbował zaskoczyć własnego bramkarza, jednak Kacper Trelowski bardzo dobrze interweniuje na linii bramkowej. Raków jak zwykle swoje akcje budował z wielkim pietyzmem i tak też było w 23 minucie. Berggren do Koczergina. Koczergin z przedpola karnego strzela! Rykoszet i piłka wpada do siatki. Gospodarze prowadzą 1-0. Koczergin wynagrodzony za decyzję. Jego uderzenie odbija się jeszcze od resty. I Xavier Dziekoński ląduje w jednym rogu bramki, a piłka w drugim. I jest 1-0 dla Rakowa. Końcówka pierwszej części gry, resta niedokładnie. Berggren do Brunesa, ten strzela. I obrońca korony naprawia swój błąd, ale jeszcze uderzenie Adriano. Teraz to Xavier Dziekoński odbija piłkę, no Jacek Zieliński czeka, aż w końcu jego piłkarze zrobią coś w ofensywie. No bo przecież ten jedyny strzał na bramkę Rakowa oddał Eric Otieno. Teraz długość do Dalmau, to mogła być właśnie ta sytuacja, która przyniosłaby remis koronie, jednak strzał Dalmau wysoko nad poprzeczką. Druga część gry. Iwi Lopez z rzutu wolnego z Farnas i też niecelnie. Druga połowa toczona w dosyć mocno sennym tempie. Na ciekawe akcje czekaliśmy do samej końcówki spotkania. Dośrodkowanie z rzutu rożnego i Trelowski ponownie na stały fragment gry. Otieno wybija piłkę spod własnej bramki. Wydaje się, że gościa opanują tę sytuację. Nic z tych rzeczy. Jesus Diaz przy piłce. Jesus Diaz do Walczaka. Berggren. Berggren czeka na to, by Amejo wyszedł na pozycję. Amejo strzela. Nieudane uderzenie reprezentanta Polski i nie ma drugiej bramki dla Rakowa. I Amejo wciąż musi czekać na debiutanckie trafienie w klubie Częstochowy. Korona Kielce w każdym z ostatnich trzech wyjazdów strzelała minimum jednego gola. No i dziś też piłkarze Jacka Zielińskiego walczą do końca choćby o ten punkt. Na Gamatsu do Dalmau i jest! 1-1! Niesamowity obrót spraw! Jest piłka w siatce Rakowa Częstochowa! Uśpiony zupełnie rywal i urodzony na Majorce Dalmau rozgrzewa teraz kibiców, gości, bo naprawdę wybuchł prawdziwy szał radości wśród fanów Korony Kielce. No jest się z czego cieszyć. Korona do końca walczyła, ale było pytanie, czy w momencie zagrania na Gamatsu Dalmau nie był na spalonym. Wszystko zostało dokładnie sprawdzone na wozie VAR i sędziowie orzekli, że bramka jest prawidłowa. 5. gol w tym sezonie Dalmau staje się faktem. Korona Kielce remisuje po golu w samej końcówce z Rakowem Częstochowa 1-1. W tym momencie gospodarze są na trzecim miejscu w tabeli. Korona jest 14. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.